W dzisiejszym filmie zobaczycie nowości wiosenne, a także walentynkowe, jakie kupić można w sklepie Pepco. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwację, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz również udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Jak widzieliście już od początku nagrania, a także z poprzednich filmów, wiecie, że w sklepie Pepco pojawiają się coraz to nowe osłonki na donice oraz doniczki na kwiatki. Poza tym w tym nagraniu zobaczycie nowości innego rodzaju. W sklepie Pepco kupić możemy coraz więcej kubeczków w nowych wzorach. Takiego rodzaju kubeczek ma pojemność 480 ml i kosztuje 15 zł. Na zewnątrz jest wzorzysty, w środku w jednolitym kolorze. Ten kubeczek z uchwytem i dekoracyjnym wzorem w kolorze złotym dostępny jest w kilku kolorach. W środku jest biały, w tym sklepie Pepco znalazłam taki kubek w dwóch kolorach, niebieskim oraz różowym. Każdy z kubków ma pojemność 550 ml i kosztuje 15 zł. Teraz widzicie tego samego rodzaju kubeczek z nieco innym wzorem w kolorze złotym. W sklepie Pepco są również takie niewielkie kubeczki bez uchwytów. Dostępne są w jednym wzorze i kolorze. Kosztują 8 zł. Duży kubeczek w kształcie filiżanki dostępny jest w kilku kolorach, które za chwilę zobaczycie. Każdy z tych kubeczków kosztuje 8 zł. Różnią się pojemnością. Ten ma pojemność 410 ml. Kubeczek w tym kolorze kosztuje tyle samo co poprzedni. Ma pojemność 360 ml. Kubeczek w odcieniach koloru żółtego ma tą samą pojemność i cenę co poprzedni. A oto następny rodzaj kubeczka z nowym wzorem. Ten ma pojemność 320 ml i kosztuje 6 zł. Dostępny jest w jednym wzorze i kolorze. W sklepie Pepco kupić możemy również nieco mniejsze kubeczki w kształcie filiżanki o pojemności 210 ml za 4 zł. I to nie wszystko, bo nowych kubeczków w sklepie Pepco jest dużo więcej. Jest również taki z nowej kolekcji szklany kubeczek w wiosenne wzory. Ma pojemność 430 ml i kosztuje 12 zł. W kolekcji Ethnogarden pojawiły się dwa wzory kubeczków, które za chwilę zobaczycie. Oto jeden z nich. Drugi wzór nowego rodzaju kubeczka widoczny jest po lewej stronie. Każdy z kubków ma kwiatowe wzory, krawędzie oraz uchwyty w kolorze złotym. Tak prezentuje się jeden z nowych wzorów z wiosennej nowej kolekcji. Cena kubeczka to 15 zł, a pojemność 500 ml. Tak wygląda drugi wzór nowego rodzaju kubeczka. Tak jak poprzedni, ma pojemność 500 ml i kosztuje 15 zł. Wśród nowości znaleźć możemy również takie miseczki o nieregularnych kształtach. Miska jest wzorzysta w środku o jednolitym kolorze na zewnątrz. Ma pojemność 550 ml i kosztuje 20 zł. Są również nowe dozowniki mydła we wzorach, które właśnie widzicie. W tym sklepie Pepco taki dozownik znalazłam w jednym kolorze. Ma pojemność 260 ml i kosztuje 15 zł. Wymiary podane są powyżej cen.
Na półkach sklepu Pepco znajdziemy również nowe bukiety ze sztucznych kwiatów i roślin. We wcześniejszych nagraniach pokazywałam już niektóre, a teraz widzicie jeden z nich. Ten kosztuje 35 zł i ma wysokość 26 cm. W sklepie Pepco kupić możemy również niewielkie sztuczne rośliny w ceramicznych doniczkach w kształcie zwierząt. Każda z nich kosztuje 10 zł. Wybierać można spośród różnych rodzajów roślin oraz różnych doniczek. W sklepie Pepco kupić możemy również tacę do upiekania bagietek. Przeznaczona na 3 bagietki kosztuje 20 zł. W kolekcji z postaciami z bajek pojawiły się również nowe rzeczy. To, co widzicie tutaj, to kolorowa miska z postacią Toma i Jerry'ego. Ma pojemność 680 ml, kosztuje 12 zł. W tej samej cenie, w tej kolekcji, jest także talerz o średnicy 19 cm. Wśród wielu nowości znajdziemy również nowe wzory poszewek na pościel. Ten zestaw zawiera poszewkę na kołdrę oraz dwie poszewki na poduszki. Kosztuje 80 zł. A to następny zestaw poszewek na pościel w nowym wzorze. Kosztuje 60 zł, zawiera dwie poszewki na poduszki i jedną poszewkę na kołdrę. Zestaw zawierający dwie poszewki na poduszkę i jedną poszewkę na kołdrę, wiosenne kwiatowe wzory, kupić możemy za 90 zł. W kolekcji Ethnogarden pojawiły się również koszyki w trzech różnych rozmiarach. Wymiary każdego koszyka podane są powyżej cen. Najmniejszy kosztuje 12 zł. Cena koszyka średniej wielkości to 17 zł. Największy z koszyków kosztuje 25 zł. Każdy z koszyków wygląda tak samo, dostępny jest w jednym wzorze i kolorze. Nowością w sklepie Pepco jest takie pudełko na biżuterię. Tak prezentuje się po otwarciu, kosztuje 20 zł. Wymiary pudełka widoczne są powyżej cen. Jest też i taki nowy wzór pudełka na biżuterię. Kosztuje 30 zł i oprócz przegródek zawiera też lusterko. Teraz zobaczycie niektóre rzeczy walentynkowe, które można już kupić w sklepie Pepco. Są wśród nich kubeczki, balony, świece zapachowe oraz różne inne rzeczy, które za chwilę zobaczycie. Na przykład niewielkie walentynkowe skrzaty z bukietem kwiatów. Jest pani skrzatowa w kolorze m.in. różowym oraz pan skrzat w kolorze czerwonym. Każdy ze skrzatów kosztuje 7 zł. 5 zł kosztuje czerwona walentynkowa kłódka w kształcie serca. Tyle samo kosztuje balonowy walentynkowy napis. Tą samą cenę ma również antystresowy gniotek w kształcie serca. 5 zł kosztuje również naokienna dekoracja z ozdobami w kształcie serc. Ozdoba ma wymiary 200 i 100 cm. Jest też walentynkowa świeca zapachowa w kształcie serca o zapachu lawendy i wanilii. Świeca w prezentowym opakowaniu kosztuje 10 zł. W kształcie serca jest również taka walentynkowa świeca z dwoma knotami. Tą świecę kupić możemy za 15 zł. Wśród rzeczy na walentynki są również kubeczki dla niej i dla niego. Każdy z kubeczków ma pojemność 500 ml i kosztuje 12 zł.
Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.